całość sprzętu sportowego, która zostanie zakupiona na potrzeby igrzysk, zostanie później przekazana klubom. Czyli dosprzętowienie krakowskich i małopolskich klubów będzie takie, że będą w stanie przyjmować więcej dzieci, młodzieży, by mogły te treningi rozpocząć. A dzisiaj w takich dyscyplinach jak szermierka czy łucznictwo rozpoczęcie treningu nie jest prostą rzeczą, bo sprzęt jest bardzo drogi i często rodziców po prostu na to nie stać. Po igrzyskach będziemy mieli taką możliwość, by ten sprzęt przekazać z myślą właśnie o tych, których nie stać na wykupienie sobie takiego sprzętu, żeby mogli z niego korzystać.